Ahoj kamraci, witajcie w serii Minecraft Piraci. Na imię mi Morgan Wilson i jestem piratem. Nie zapomnijcie zasubskrybować nas z dzwoneczkiem, by żaden materiał was nie ominął. Zostawcie łapkę, wtedy nam będzie miło. Wpadajcie na Discorda, bo tam jest zabawa. Link do niego w opisie. Życzę miłego oglądania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Piratów! Ja jestem oczywiście Morgan Wilson i zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Kliknijcie dzwoneczek, łapkę w górę, a ja idę się już spotkać z chłopakami. Mam nadzieję, że z nimi się nic nie podziało przez ten dzień, co się nie widzieliście. Siema chłopaki! O, cześć! No cześć, cześć. Dobra, słuchajcie, musimy iść oczywiście do tego ziomka, co nam zleciał te zadanie. A, czekajcie, gdzie jest Julek? No właśnie, mieliśmy się spotkać i go nie ma, więc nie wiem, może zachorował czy coś? Oj, wiecie, jak to jest z chorobami, jak już kogoś coś dopadnie, to możemy z tego nie wyjść. Miejmy nadzieję, że się zjawi niebawem. No dobra, to chodźcie, no. Na pewno może będzie w tym, może będzie w naszej spelunie czy gdzieś. Zobaczymy. Stresujecie się przed tym pierwszym zadaniem? Powiem wam, ja troszeczkę tak. No, nie wiadomo, co to będzie. No właśnie, nie wiadomo, po ostatnim, wiecie, miałem takie troszeczkę zawahania, czy aby na pewno jest to bezpieczne, ponieważ gościu coś mówił o jakichś rekinach, nie? I mnie troszeczkę to przeraziło. Dobra. No. Dobra, kto pierwszy wchodzi? Kto pierwszy wchodzi? Kobiety przodem. Kobiety przodem? To chyba ty. Idź, Pit. Ty idziesz. Ty jesteś ślepy. Ty jesteś ślepy, idź pierwszy. Dobra, poszedł. Poszedł. Jak będą strzelać do niego? Ej, nie ma go. Ej, nie ma go dziś. Nie ma go dzisiaj. Dobra, nie ma go. Chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. Macie szczęście, szefa nie ma. Uff, dobra, nie mamy dziś. Dobra, chłopaki, mamy wolnie, idziemy stąd. Ale quest jest. Dobrze, co? Macie pójść na tamtą górę po wełnę. Po wełnę? Wełnę? Tylko po to? Taką zwykłą. Pospójrzcie na tą brzydką zasłonę. Potrzeba szefowi nowej. A, no dobra. Faktycznie jest brudno strasznie. No strasznie, taka ubrudzona troszeczkę. No w sumie racja. Wilgotno taka. Jeśli przyniesiecie pełne, quest będziecie mieli jeden quest, będziecie mieli zrobiony. Okay. Będziecie mu... A to takie proste te zadanie? Dobra, to idzie. Będziemy mieli jeden zrobiony, zaliczony. No dobra, to idziemy w takim razie, chłopaki, po tą pełnę, nie ma co. Dobra, to chodźmy. To wróćcie cali! Nie chcę, że nie chcę pójść tłumaczyć szefowi, że klientu. Tak. Dobrze. Dobrze. Dobra, mamy iść do bacy. Którędy do bacy, wiecie? Którędy to się szło? No. Tam chyba. Tam nie mówcie, ja nie chcę znowu iść po tej drabinie. Ścieżka jakaś może, nie wiem. Ścieżka, ej właśnie, ścieżka. Może jakaś ścieżka tu gdzieś jest. Ale nie ma. Są tylko te kwatery stare. Musimy chyba iść po tej drabinie. Nie da się. No chyba nie da się. Chyba nie ma innej drogi. Dobra, musimy iść po drabinie. Dobra. O kurde. Tylko uważajcie, bo te drabiny, wiecie, one tu są w sumie od początku, kiedy je pamiętam. Ojej. No i o tym właśnie mówiłem. Uważajcie. Dobra. Aż nie można. Nie ma. Dobra. Doszukuję się jakichś kontaktów po tym, co ostatnio od niego usłyszałem po prostu. Dobra, chodźmy do tego ziomka, na pewno jest u siebie w domku. Ale właśnie nie spadli, uważajcie. Właśnie. Skaczemy dobra, tutaj po gałęziach to raczej lepiej nie chodzić. Myślę, że tak, ale nie, inaczej nie przejdziemy, trzeba iść. Ja jakoś dołem przyszedłem. Dobra, chyba jesteśmy u bacy po wełnę. Mam nadzieję, że tu gdzieś baca jest. Halo, przepraszam, jest tu ktoś? Halo! Baco! Baco! Dzień dobry. Ej, co to jest? Co to jest? Co to jest? Wyciągnijcie rewolwery szybko. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie... My przyszliśmy w sprawie... Dobra. Sprawie wełny. Schowajcie rewolwery. Dobrze się składa. Dobrze się składa. Ja obiecałem, że jeśli ktoś mnie pokona w walce, dam całą zawartość mojej chaty, czyli wełny. Całą zawartość wełny dostaniemy. Wełnę dostaniemy. Ale przepraszam. Ale ktoś będzie. Ale byście musieli znaleźć kogoś, kto by się troszczył o moje owce. No chyba, że je zabijecie. Je zabijemy? Nie. Nie będzie, nie będą miały sensu życia. Schowaj ten rewolwer. Musimy się naradzić, chodźcie chłopaki. Pan poczeka chwilę. Dobra, pomyślmy, co on nam kazał zrobić?
kazał nam zabić owce, czy siebie zabić? Chyba siebie. Chyba pokonać, a nie zabić, nie wiem. Ej, to jest to. Dziwna sytuacja. On nie chciał, żebyśmy zabili owce, bo ja tak miałem troszeczkę przez chwilę mindfucka. Mu chyba chodzi o to, że chyba mamy go pokonać i dostaniemy wtedy wełnę. Znaczy się weźmiemy wtedy sobie w tym przypadku. No, logicznie. Dziwne to trochę, ale... Czyli co, musimy chłopa zabić. Niehumanitarne, ale... Skoro wyzwanie... O, czekajcie. Dobry śledzik. Nie, czekajcie. Na pewno zabić? Przestań, Pete. Czy ty możesz chwilę wytrzymać bez oranżady? Patrz, co robię z tym. Patrz, co z tym robię. Patrz. Nie! Pete, zostaw to! No i bardzo dobrze. Rzuć. Widzisz? Da się rzucić nałogowe picie tego, aranżady. Dobra, czyli musimy gościa zabić. Dobra. Podchodzimy. No rewolwerem. Innego, chyba że wręcz to się trochę boję. Dobra, zabijamy chłopa. On pewnie się myśli. Skoro... Wybieramy walkę. Wybieramy walkę. Dobra, walimy go. Dobra, muszę przeładować, czekajcie. Ja też muszę. Zabijam owce. O nie, owce. Dobra. Musimy go zabić! Szybko! Zabiliśmy go! Udało się! Mamy wełnę! Złoto z niego wypadło! Masz złoto? Tak, złoto, patrz. To jest złote! Ej, jak to przepalimy w lampardzie, będziemy bogaci! On jadł z... I jeszcze tu wypadło. Będziemy bogaci, chłopaki, napijemy się dzisiaj oranżady po wszeczasy. Oranżada. A coś mnie bije. Biała, czerwona? Czerwoną, nie białą. Co ty, człowieku, czerwoną. Stać nas teraz na wszystko. Dobra, chodźmy po tą wełnę i jedziemy wtedy do barmanki. Zrobiliśmy to, zabiliśmy tego Co to było właściwie? Behemot jakiś? Maku nie biorę, ale wełnę biorę całą. Dobra. Mamy... Ej, czekajcie, może... Ja biorę ten cały domek. Jeszcze coś może... Bierzesz domek? Po co ci domek? Nie ma tu nic. Dobra. Idziemy w takim razie do tej, do barmanki i załatwiamy sprawę. Ta, oddajemy pierwszego questa, a to sobie zatrzymamy, nie? Dobra, czekajcie, podzielę, to jest nas trzech dzisiaj. No to niestety musimy tak. Mi buty, to może ja buty. Masz buty jeden, to są chyba buty, nie wiem. A ja w takim razie muszę wziąć dwie części, jak dzisiaj Julka nie ma. Ale mi cieplutko jest. Dobra, macie, będziemy oddawać po kawałku, to macie. Okej, dzięki. O, macie jeszcze. Kto nie wziął swojego staka, to nie bierze. Dobra, chodźcie, idziemy do barmanki w takim razie. Znowu bym spadł. Moja kostka, au. Dobra, to za chwilę wchodzimy. To wchodzimy. I zdajemy w takim razie questa. Tak. Tylko nie mówcie nic o złotych rzeczach, które z niego wypadły. Mm-hmm. Dzień dobry. O, dzień dobry. Także wróciliście? Tak, właśnie wróciliśmy i... Mam nadzieję, że on zbytnio was nie przestraszył. Kto przestraszył? Nie, gdzie tam, nikt nas nie przestraszył. Dobrze, a więc... Przecież wiem, jak on wygląda. Czasem u niego bywam. Znaczy bywałam. Biedny, pewnie już nie żyje. Nie, może... Żyje i ma się bardzo dobrze. Dobra, chłopaki, zdajemy. W takim razie... Wełnę? Tak, mamy wełnę. Proszę bardzo, wełna. Nie żyje. Proszę bardzo, wełna. Proszę, wełna. I poprosimy do tamtego stolika, co zawsze. No. Może tak, co chcecie, chłopaki? Tak, golonkę, co tam jeszcze? Oranżady tyle, ile się da. Oranżadki, tak. No i... Co to za złote buty? Kaszka. Jakie złote buty? On po prostu ma już tak, nie, wie pani, tak zbite te nogi, że one się mu świecą aż. On po prostu przez całe życie na boso, wie pani, jak Wojciech Cajrowski. Nie, tylko z mojej knajpy już mi to wywalałam, wiesz? Nie, on żadnych złotych rzeczy nie miał, to po prostu są jego... Nic nie ma, na nogach nie ma, no. To nie są buty! Ja mówię pani, on ma tak po prostu ubitą skórę. Chyba te nerwy mi odbijają. Też miał rację, tutaj jest za dużo roboty bez niego. Usiądźcie, ja zaraz wam dam. Dziękujemy. Jedno jabłko od firmy, tym razem serio dam. Panie, krzewa nie ma. O, dziękujemy. Dziękujemy, dobra. Tym razem zapłaćcie. Tak.
Czekajcie, aż się dosiada tutaj do was. Pit, chodź tu, już nie ma jej. Chodź tu. Nie ma tam nic, chodź tu. Ale były emocje, powiem wam. Nie spodziewałem się tego. Wziąłeś tego kwiatka? Ja bym go nie wziął. Za to zapłacimy, za to zapłacimy. Dobra, za to zapłacimy. Czekajcie, końcy, weźmy, odłóżmy je może pod stół. Nie wiem, o, tu połóżmy na razie. Będziemy mieli je na oku, ale... O, dobra, to ciasto. Zostaw to ciasto, ktoś nie dojadł, ten będzie resztki wpierdziela. No i co ty zrobiłeś, no? Ja wiem, że jesteś ślepy, Pit, ale bez przesady. No i wziął i zeżarł. Słuchajcie, czemu on zeżera zawsze te resztki? Nie ogarniliście nigdy tego? No właśnie, nie. Znowu zaczyna! Znowu nie odwala! Dzień dobry, no. O nie, burza! O, dziękuję bardzo. Kto mi gwiznął? Może niech pani... Pit! Obawiam się, że ja. Co ty robisz, Pit? Co on robi? Z baru, bo szef mnie zabije! Dobra. Co? Dobra, chłopaki, siadajcie i obgadujemy to dalej. Dziękujemy w takim razie, a my się bawimy. Co to był za dzień? Nie ogarniam tego kompletnie. Dziękuję. Burza. Coś ty narobił, Pit, i teraz będziemy musieli za to też zapłacić. Głupek. Nie. Połowa jest od firmy. Dziękuję.